Dzień doberek. Jestem w ciężarówce. Przyjechałem patrzeć dalej. Ja myślę, że ten zawór tu się zepsuł, co jest w środku, wiecie? Ale mówię, on też jest dosyć drogi. Znaczy ja go wymienię, już nie... Jeszcze myślałem o tym, to już tam pisałem w tym filmie. Ten tutaj. Ale on nie ma za dużo nic wspólnego. On rozprowadza powietrze na tę hamulce, na tą oś. A tak naprawdę wszystko zaczyna się od ciśnięcia tego guzika ręcznego, nie? Jak... Jest fajny ładunek, jak mi zadziała teraz, nabiję do pełna i będzie jechał, to jadę się załadować, wrócę na parking i wtedy będę robił. Bo jest fajny ładunek do Wisconsin na jutro, dobrze płacą. Tylko chcę zobaczyć, czy wiecie, czy objadę. Przy 60 nie działa. Słychać, że syczy. Tu syczy, no ale on tutaj zawsze syczy. No wie, też będzie syczał, jak powietrze będzie miało ujście. Jak szybko dzisiaj zegary się włączyły. Aż jestem w szoku. Okej, 100, jeszcze trochę. Okej, kiknął. Ha, i wycieku nie ma. I wszystko gra. Ja pierniczę, to jest chore. Dzwoniłem do mechanika i też mi mówi, że to będzie ten zawór prawdopodobnie tutaj. Dzisiaj jest pełno, że to ten zawór wysyła impuls do tamtego, nie? Jak jest dużo powietrza, nie ma problemów. Nic nie syczy. O, i on przestaje syczyć, jak ma... Jak jest, jak on się tam już napełni. Jeszcze działa. Ciśnienie coraz mniej. O, od 100 PSI już nie działa. Zlatuje w dół. Nie zablokuje się. Dziwne jaja, no. Dobra, srał pies ten ładunek, znajdzie się inny. Najpierw to ja muszę to zrobić, nie będę ryzykował, że mi się coś stanie po drodze. Znaczy nie, raczej nic się nie stanie, no to jest... On jak już, wiecie, jak go wcisnę i dopóki go nie wyciągnę, to wszystko jest ok, to tamten zawór nie będzie puszczał, ale... Jak gdzieś stanę, zaciągnę i nie ruszę później, nie wiem, coś mu odjebie i nawet jak będzie dużo ciśnienia, to nie ruszy. Tego się boję. Czekajcie, jak to wyciągnąć, żeby tego nie połamać, bo nie pamiętam. Okej, jakoś tak. O kurde, on w tym Volvie aż tak jest schowany? W nowszym Volvie to chyba na wierzchu było, nie było za tą blachą. Okej, dobra. Tutaj chciałem tylko sobie kolory nagrać. Pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny chyba jest z samego dołu i z tyłu jest zielony i żółty. W takiej kolejności są. No dobra. Kurde, no nie wiem czy to to. No. Fuck. Dużo ludzi mi pisze o siłowniku hamulca, ale siłownik hamulca, ja nie wiem, wiecie, dokładnie, czy chodzi o ten brake chamber, o ten na powietrze, ale tam jest ich 4 przecież z tyłu. Właściwie to wszystkich jest 6, bo są jeszcze 2 z przodu. A, no i teraz, który i dlaczego miałby to jak siłownik hamulca, no to on powinien ciec, a nie zawór. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Mam ten zawór, on wcale nie wygląda na stary, wiecie, no ale jak jest pod dashboardem, no ale nawet jakoś specjalnie zakurzony nie jest.
No ale już nie mam, naprawdę nie mam pomysłu. No i mechanik podziela moje zdanie, że to może być właśnie on. Nie wiem. Kurde, też szkoda wydawać $300, nie? No to jeśli to nie to. Już wydałem wczoraj $300 i to nie to. Także znowu zawór kupować kolejny i żeby nie pomogło, no to kurwa wydam $1000 na naprawę i gówno z tego. I cały tydzień ujewię. Ja bym chciał już dzisiaj wyjechać. Dobra, nie wiem, dzwonię ile za to. Poszukam, może gdzieś kupię taniej. Ale jego nie wyrzucam absolutnie, to... No chyba, że rzeczywiście wymienię go i się okaże, że problem znikł. To tak. A jeszcze właśnie wymienię chyba sobie ten zawór, jak już tu jestem, wiecie? O, ten. Po co ja się podpinałem w ogóle? A widać, że jest stary. Nie zaszkodzi. Naprawdę nie zaszkodzi. Wymienię sobie O-ringi od razu tam. Się podpiąłem, bo już myślałem, że będę dojechał po ten ładunek. O kurwa! Jak ja zawór odpiąłem, jak ja wyjadę teraz? Dam radę tutaj? Dam radę tak chyba zrobić. Nie jest jakoś... No ale zrypałem sobie sam, widzicie? Tak to czasem jest. A to jest, moi mili państwo, ten relay, przez który prawdopodobnie mi zegary nie chodzą. Jest jeszcze jeden taki z drugiej strony tam, ale to jest raczej to wina tego. Tylko nie wiem, który jest od czego, bo są, wiem, że są dwa. I muszę zgooglować, który był od czego. Hej, ale tu ktoś posrał, bo tu jest taki łącznik, żeby można było kręcić tym wokół własnej osi, a tu nie ma. I kurde, wąż się wykręca razem z tym, także muszę najpierw zawór odkręcić, później kręcić zaworem, żeby go wykręcić z tego. No i będę musiał wykręcić ten łącznik, żeby mi dali taki sam. Okej, zielony wchodzi tu od góry, a od boku wchodzi pomarańczowy. No i te dwa duże po bokach. Ha, to jest jako jedna wielka całość. To się nie wykręca z tego. To po prostu jest tak zrobione, żeby to się kręciło w środku w tym. Super. Okej, jestem od tyłu. O kurde, a to chamber jest tam pomiędzy, znowu. Chcę zobaczyć, jak on wygląda. Pojadę do sklepu kupić i wymienimy. Taki bardzo mały jest. Dziwne. To jest ten mój nieszczęsny zawór. Wymienię obydwa z tej osi. Bo tamte dwa przednie idą chyba z quick release valve, z tego co tam wykręciłem też go będę wymieniał. A te dwa idą z tego zaworu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale tak mi się wydaje. Nie wierzyłem w Fleet Pride'a, wiecie, bez konta. Po prostu kurde za ten zawór. Zapłaciłem $17. Dealer, dzwoniłem do dealera, bo o ten zawór pytałem. Ale będę sprawdzał te break chambry, to co pisali, nie pamiętam po polsku. Będę sprawdzał zanim to wymienię, bo to 2,5 stówy kurde kosztuje. Trochę mi szkoda, wiecie? A ja mogę za to pewnie ze dwa chambry wymienić. Ale ten zawór, o ten, dealer mi powiedział $74, a ja go kupiłem kurde za 17. Także jest dobrze. Ale jaja, nawet na piszczącym teraz wyjechałem spod trailera. Wymieniłem ten quick release valve, wiecie? Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy będzie syczało, czy nie będzie syczało. Niech skończy pikać ten drugi zegar. Wszystko działa normalnie. Nie musi być full. Naprawiliśmy? To był taniec. Taniec godowy. No, tylko nie mam śrubek, żeby go przykryć. Jeszcze poszukam, może gdzieś mam, ale...
Ten zabór wymieniłem, ten. No i tamten oczywiście, ale teraz wymieniłem, tylko nie przykręciłem go, muszę śrubki gdzieś dorwać. I działa, wygląda na to, że działa. Co tato? Zobaczmy teraz przy 90. Zarąbiście. Tato. Problem znikł. Zniknął. Tato. Właściwie według mnie powinno się mówić zniknął, ale słucham książek i właśnie w których książce często było, że mówił, że znikł. I w ogóle mi to nie pasowało, to tak dziwnie brzmi, nie? Znikł. I czytałem w słowniku, to obydwie formy są poprawne. Znikł i znikło, zniknął. Ale problemu nie ma. Czy znikło, problemu nie ma, mało ważne. Patrzcie, normalnie. Nie ucieka powietrze. Zarąbiście, no to składamy to. Ha! Ale już miałem te czembry, ja już miałem zamawiać te czembry. Już miałem je kupować i wymieniać. Okej, sprawdzam dalej jeszcze na zgaszonym, wiecie? Upewniam się, że wszystko... O, no i normalnie wszystko. No nie było tak, czyli... O, te czembry i tak bym... I przewody do tych czembrów bym chciał zmienić, naprawdę. Ale no widocznie u mnie był winowajcą ten zawór. Że tak się działo. Mówię, te zawory do tych czembrów są tragiczne. I po prostu ja te czembry też wszystkie wymienię. Tu są dwa, tam są dwa i jeszcze z przodu są dwa. Sam to będę robił, to jest w sumie proste, tak jak patrzyłem. Trochę się bałem tego, bo czegoś nigdy nie robiłem, nie wiem z czym to się je, no to trochę się boję, że coś spieprzę. Ale tu wystarczy, bo w nowym przychodzi tylko ten pręt taki długi i trzeba go uciąć na wymiar i tyle. O, to nie problem, tylko muszę sobie tego, szlifierkę kątową kupić na baterię moją Milwaukee. Także będę miał już wszystko, kurde, tak jak ma być. No, dobra, dobrze jest. Synuś zbiera śmieci, pomaga mi tu trochę. Kochany synuś. O, żeby nie było takiego syfu. No i naprawione, no. No co mam więcej powiedzieć? Udało się. Szukamy ładunku, tylko jeszcze dwie śrubki tu. Skręcam pomału wszystko i sprawdzam dalej, wiecie? Sprawdzam i sprawdzam, czy wszystko na pewno, no i na razie jest bez żadnych niespodzianek. Ile powietrza by nie było, to zawsze dojdzie powietrze i przestaje. Nie ma tak jak było, żeby cały czas pieprzało powietrze. No już by szło, poniżej 100 już zawsze, o, a tu proszę, zamyka się. No możemy powiedzieć, że jest naprawione, mam nadzieję, że nie będzie problemów, ale cały ten system hamulcowy trzeba będzie go wymienić kiedyś, po prostu profilaktycznie na przyszłość, żeby nie było problemów. A na tą chwilę jeszcze, kurde, tu bym chciał z tym radiem, wiecie, bo przestał mi ten żółty kabelek, przestał mi dawać prąd po prostu. Radio mi zgasło i teraz pociągnąłem prąd z czerwonego do żółtego, tak na szybko, bo radio mi nie działało. Tylko cały czas mi się resetuje i godziny mi nie zapamiętuje. I bezpieczniki wszystkie są w porządku, a ten kabel nie daje prądu i koniec. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Jeszcze muszę się tu dogrzebać, zobaczyć jaki part number jest tego relaya. Wymienimy, zobaczymy. Kurde, żebym jeszcze tego drugiego się dogrzebał. Zobaczymy, czy to pomoże z moimi zegarami. Się okaże, że ja też nie miałem racji, no. Ale ja nigdy nie twierdziłem, że coś wiem i nigdy nie mówię, że coś jest na 100% zepsute, bo nigdy nic nie wiadomo.
Nie wiem, czy tutaj te o-ringi pomogą, czy nie pomogą, wiecie? To nie mam pojęcia. Bo to nie jest... Znaczy, no syczy po prostu, no ale... Kurde, może powinienem je wymienić. Czy ja je wziąłem? Powinienem je wziąć ze sobą. Je wziąłem, to rozkręcam. Tu próbuję dojść do tego, ale kurde, no nie... Nie zobaczę, co tam jest napisane.